Witam, zapraszam na moim podcaście o zabawnej sytuacji, jaka się działa niedawno. Przypominam tylko, że Julian Nagelsmann, poprzedni trener Bayernu, został zwolniony za słabe wyniki w lidze niemieckiej, w Bundeslidze. Został wyrzucony, bo dołował w lidze, w sensie, że na drugim miejscu, a Bayern powinien wszystkich kosić. W Pucharze Niemiec był w półfinale, a w Lidze Mistrzów miał perfekcyjny bilans 8 meczów, 8 zwycięstw i tylko 2 straconych bramek. On już zdobył Mistrzostwo Niemiec i Super Puchar Niemiec w poprzednim sezonie, ale został zwolniony za kiepskie wyniki w lidze. I na czym polega zabawna puenta tej sytuacji, że został zatrudniony nowy trener? Tomasz Tuchel przyszedł i już wszystko przegrał na samym starcie, co jest zabawną teorią o życiu. Odpadł z Freiburgiem 2-1, 3-0 przegrał z Manchesterem City w pierwszym meczu Ligi Mistrzów i w Bundeslidze już remisuje. Czyli przegrał wszystko na samym początku praktycznie. No, tą Bundesligę jeszcze może wygrać, co jest obowiązkiem Bayernu. I teraz zabawna sytuacja jest właśnie taka. Zobaczcie. Freelancer UEFA w 82 minucie meczu Manchester City kontra Bayern przy wyniku 3-0 dla gospodarzy, co już prawdopodobnie zamyka ten dwumecz, napisał: grosz zamyśli Juliana Nagelsmana w tej chwili. No i wyleciał z roboty ten freelancer, bo UEFA powinna być bezstronna, a on jasno pokazał, że Bayern po prostu ośmieszył się zwalniając trenera Nagelsmana, bo no, to była taka trochę naciągana ta sytuacja ze zwolnieniem. Ale Bayern to możny klub, zadzwonił do UEFA i zwolnili tego freelancera. A jaki jest morał z tej historii? No, że prawdopodobnie miał rację ten freelancer, bo przegrali wszystko z tym Tuchelem póki co. Zobaczymy, jak będzie za rok, bo może być tak, że za rok będzie taka sytuacja, że oni coś wygrają więcej, będą regularnie w lidze i wtedy można powiedzieć, że mieli rację, ale generalnie możni ludzie mają to do siebie, że budują wszystko, by potem wszystko zniszczyć i od nowa rozpoczynać, bo to jest właśnie taka ich cecha, że po prostu to jest takie najlepsze, że od nowa wszystko budować tą potęgę albo może trochę inaczej. Ale generalnie, jak ja bym był freelancerem, to jak ja bym się z tego chciał wybronić, z tego wpisu na oficjalnej stronie UEFA? Ja bym prawdopodobnie powiedział, że no tak, ale oni niepotrzebnie zmienili wzorzec, bo Inzaghi, który też ma słabe wyniki we Włoszech w lidze, jest teraz w Interze, dalej pracuje i wygrywa z Benficą 2-0 na wyjeździe. To znaczy, że oni zmienili niepotrzebnie wzorzec, bo ligę mógł nadgonić Nagelsmann, a w Pucharze Niemiec może by wygrał, prawdopodobnie by wygrał, a w Lidze Mistrzów też pewnie miałby lepszy wynik, bo oni zmienili wzorzec. Treningi mogą być nawet takie same, ale ten wzorzec jednak jest inny. Inna odprawa może być, także Bayern popełnił błąd. Pozdrawiam.